Polki w Australii, który będzie nie tylko skoncentrowany na tematach dotyczących Australii oraz kultury Australii, zarobków, możliwości pracy i w ogóle wiz, dostania się do Australii itd., ale również będę poruszała tematy związane z modą, z kosmetykami, będę dla Was testowała wszelkie rzeczy, które ja sobie również zamówię czy też kupię, dlatego że zawsze brakowało mi tego przed zakupieniem jakichś kosmetyków, bądź też rzeczy nawet elektronicznych, żeby ktoś mi pokazał, jak to wygląda w rzeczywistości, nie tylko w reklamie, ale jak to wygląda na człowieku, na przykład porównanie jednego tuszu z drugim tuszem. Chcę to widzieć przed zakupieniem, żeby mieć jakąś wskazówkę, a nie tylko reklamę piękną, jak to fantastycznie wygląda na sztucznych rzęsach, na przykład. Dlatego chciałabym, co po niektórym osobom ułatwić życie i przy dokonaniu wyboru co do tego, jaki kosmetyk zakupić, ale nie tylko kosmetyki będę testowała, ale również inne jakieś potrzebne rzeczy, szczególnie dla kobiet. Kolejne tematy, które będę poruszała, to tematy związane z podróżami, dlatego chciałabym Wam też pokazać niektóre miejsca, w które się udajemy tutaj blisko Australii, które są cudowne i przepiękne. No ale też wszystko to, co zasugerujecie, jeżeli ktokolwiek wie, czego by się chciał ode mnie dowiedzieć, jakieś szczegóły dotyczące życia w Australii, bądź też mody, kosmetyków i innych rzeczy, piszcie, ja będę bardzo chętna odpowiedzieć na Wasze pytania, a nawet nakręcić filmiki na ten temat. Vlog będzie również po angielsku. Oczywiście będę wybiórczo traktowała te tematy, bo nie wszystko interesuje anglojęzycznych. Na przykład życie w Australii. No zobaczymy, do tych filmików może tylko dam jakieś napisy. Natomiast wszystko na pewno będzie po polsku, ale również i po angielsku. Idzie właśnie mój piesek, pewnie się z Wami chce przywitać. Chodź, Lekusi. Chodź tutaj, Leko, come on, say hello. To jest taki fajny nasz pupilek, piesek, który się tutaj będzie pewnie pojawiał w niektórych filmikach, dlatego że on lubi sobie mi przeszkodzać, przyjść się przywitać. Także to będzie też część mojego vlogu. Piesek, który będzie gdzieś tam w tle sobie czasami przechodził albo przyjdzie się przywitać. Tak, to by było na tyle. O piesku też zrobię jednego vloga, w jaki sposób my sobie tutaj radzimy z tym, że chodzimy do pracy, a jednak mamy pieska i w jaki sposób ja go nauczyłam sztuczek. Jest bardzo mądry piesek, bo jest rasy Border Collie Cross, tak, border, żeby nie było zbyt po angielsku, to powiem po polsku Border Collie. Skrzyżowany z jakąś tam inną rasą. Bardzo fajny, grzeczny piesek, szybko uczy się sztuczek w przeciągu paru minut generalnie. Już od razu daje wiedział, że trzeba go sztuczki uczyć. No, o piesku to na tyle, o wstępie też na tyle, także jak chcecie cokolwiek konkretnego, piszcie i ja na pewno się odezwę. Dziękujemy bardzo za obejrzenie tego vloga i do następnego filmiku. Cześć!